Dopiero co wjechał nowy Unreal Engine, więc teraz czas na kolejną wersję naszego ulubionego programu do 3D. Przywitaj się z Blenderem 3.5. Przygotowałem dla Ciebie listę 5 najlepszych, według mnie, nowości w Blenderze 3.5 i zaraz przez nią przelecimy. Ale najpierw, skąd my w ogóle możemy pobrać tego Blendera? Są na to przynajmniej dwa sposoby. Możesz przejść na stronę blender.org i zwyczajnie pobrać instalator, albo odpalić Steama i przypisać go do swojego konta w tym miejscu. Nie ma to w sumie większego znaczenia, którą opcję wybierzesz, więc ty się decyduj, a my lecimy z najciekawszymi nowościami w Blenderze 3.5. Viewport Compositor. Jeżeli teraz stoisz, to lepiej usiądź, bo rozpoczynamy bardzo długo wyczekiwanym featurem, który trafia do nas po wielu latach oczekiwania. Viewport Compositor to nic innego jak nasz znajomy panel Compositing z zakładki u góry ekranu, ale taki bardzo mocno podrasowany. Nie chodzi tutaj jednak o nowe funkcje czy nody, a o zupełnie nowe zastosowanie. No bo widzisz, od teraz efekty, które w nim stworzymy, wyświetlają się również w viewporcie. A to oznacza, że nie musimy już renderować naszego obrazu, żeby zobaczyć, jak prezentuje się to, co właśnie tworzymy. Żeby go włączyć, wystarczy, że przejdziemy do trybu Rendered i w tym miejscu ustawimy Kamera, żeby wyświetlał się tylko w widoku kamery, lub Always, aby był widoczny przez cały czas. Możesz zrobić dowolny efekt, który zostanie nałożony na ekran w czasie rzeczywistym, jeszcze przed wyrenderowaniem naszego obrazu bądź animacji. Trzeba przyznać, że zwykłe latanie po scenie jeszcze nigdy nie było aż tak przyjemne. Domyślne szablony w Asset Browser. Kojarzysz może Geometry Nodes? Większość ludzi mówi, że są strasznie skomplikowane i dlatego rzadko korzysta z tego systemu podczas tworzenia własnych projektów. Zaglądając do panelu Asset Browser, znajdziemy włosy. Jakiś czas temu pojawił się w Blenderze nowy system włosów oparty właśnie na Geometry Nodes. Osoby, które ogarniają temat, mówią, że jest on zdecydowanie lepszy od poprzedniego systemu, jednak nie wszyscy rozumieją, jak z niego korzystać. Twórcy Blendera dostrzegli ten problem i dali nam domyślne szablony pozwalające na tworzenie włosów i dodawanie do nich różnego rodzaju efektów w całkiem przyjemny i szybki sposób. Wystarczy, że otworzymy Asset Browser, przeciągniemy dowolny element do edytora nodów i nagle wszystko zaczyna magicznie działać. Tym sposobem jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę złożone systemy, bazując głównie na klockach dostarczonych nam bezpośrednio w Blenderze. Pędzle Vector Displacement Map. No to wskakujemy do rzeźbienia. Dawno nie było większych nowości w tej dziedzinie, ale teraz przyszykuj się na niezłą bombę. Pędzle Vector Displacement Map, w skrócie VDM, to nie takie zwykłe pędzle do rzeźbienia. One są o tyle wyjątkowe, że potrafią deformować obiekt nie tylko w pionie, ale również we wszystkich kierunkach jednocześnie. Dzięki nim jesteśmy w stanie praktycznie rzeźbić całymi obiektami, zwyczajnie klikając na dowolnej powierzchni. Inne programy miały już coś takiego od dłuższego czasu, więc istnieje całkiem spora baza darmowych pędzli tego typu, które już teraz możemy przetestować w Blenderze. Bo wystarczy je tylko zaimportować i można zaczynać rzeźbienie. Dodatkowo twórca tego rozwiązania to bardzo fajny gość, bo oddał w nasze rączki również plik blenderowy pozwalający na konwersję dowolnych trójwymiarowych obiektów do formatu pędzla, dzięki czemu jesteśmy w stanie sobie generować nieskończone ich ilości w mgnieniu oka. Light Sampling Tree. Silnik Cycles również dostał trochę miłości i może się teraz pochwalić opcją o nazwie Light Sampling Tree. Pewnie wiele Ci to nie mówi, więc już spieszę z wyjaśnieniem. Cycles to silnik oparty na path tracingu, powiedzmy takim lepszym ray tracingu. Każde źródło światła na scenie emituje promienie, które przemieszczają się po scenie i wchodzą w interakcję z geometrią, która się na niej znajduje. To samo w sobie daje niesamowicie realistyczne rezultaty, ale powoduje też kilka problemów. Jednym z nich jest konieczność bardzo długiego oczekiwania na zakończenie symulacji tych promieni. Muszą one brać pod uwagę masę różnego rodzaju zmiennych, a to chwilę trwa. Light Sampling Tree przyspiesza ten proces dzięki przewidywaniu tego, które światła faktycznie wpływają na które piksele. Sprawia to, że każdy kolejny poziom generowanych sampli może renderować się nieco dłużej, ale za to będzie zawierał w sobie zauważalnie mniej szumu. Czyli po prostu będziemy generować obrazy z mniejszą ilością sampli, żeby uzyskać dokładnie ten sam efekt. A to zawsze jest na plus. Metal Viewport. Ten news jest dla osób pracujących na Macu. Dzięki dodaniu wsparcia dla Metal, Blender powinien zauważalnie przyspieszyć na waszych sprzętach, a wy nie musicie nic robić. Po prostu odpalacie Blendera, a ten z miejsca działa szybciej. Fajnie, nie? Zarzucę jeszcze parę oficjalnych wykresów, abyśmy mogli w pełni docenić skalę poprawy. I to już by było 5 najważniejszych nowości w Blenderze 3.5, ale nie uciekaj jeszcze, bo mam kolejne fajne info. Nie jest to bezpośrednio związane z samym programem, ale myślę, że może zainteresować sporo osób.
Razem z premierą nowej wersji pojawia się zupełnie odświeżona dokumentacja Blendera, dostępna na stronie blender.org/manual. Znajdziemy tam samo wprowadzenie do Blendera, wytłumaczenie poszczególnych funkcji, czy nawet rozpiski wszystkich modyfikatorów i node'ów dla tych bardziej ciekawskich. Zdecydowanie polecam tam zajrzeć w poszukiwaniu kolejnej dawki wiedzy. Link oczywiście wrzucam do opisu. A ode mnie to już chyba tyle. W mojej opinii wersja 3.5 przyniosła wiele ciekawych nowości, ale tą najciekawszą jest chyba Viewport Compositor. Znaczy, ja na pewno będę z niego korzystał. A ty? Która nowa funkcja najbardziej cię zainteresowała? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.